Gołymi rękami nic nie upoluje. Muszę znaleźć jakąś broń. Zobaczmy, czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył cię Rod. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Umieram z głodu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Wybacz. Dobra, z powrotem do obozu. Posłuchaj, Lara. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższych... Zajdę tam po ciebie! Nie! To zbyt niebezpieczne! Dam radę wspiąć się na górę! Jesteś pewna? Zostań tam! Przeskoczyć! Tak, w porządku. Chwyć mnie za rękę. Mam cię. Niech cię, Lary. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Nic ci nie jest? Nie. Idziemy. Chyba musimy przez nią przejść. Nie jest źle. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zaszyć się w tej jaskini. Naprawdę myślisz, że znajdziemy to zaginione miasto? Wiem, że mnie trochę ponosi, ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych górach ruiny. Coraz bliżej. Mamy nie więcej niż 2 godziny.
To powinno wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie. Co ty myślisz? Jesteśmy już blisko, Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się blisko ściany. Dobra. Teraz czeka nas wspinaczka. Nazywa się Dominguez. Trzeba mu się przyjrzeć. Johna, udało mi się. Jestem w drodze. Już prawie. Wybacz, że nie poczekałam. Uważaj. Lara! Rany, popatrz na to miejsce. Warto było prowadzić badania. Znamy zamiary trójcy. Tak, naprawdę nie chcieli, żebyśmy tu weszli. Dobrze, że były notatki ojca. Mhm. Widziałem, jak zawalił się na ciebie tunel. Mam rzucić okiem na rany? Nie, nic mi nie jest. Co to jest? To konstelacje. Ta inskrypcja to jakaś zagadka. Różowa ryba. Różowa ryba? I góra ze srebrną koroną. Jest tu jakaś data. Ale coś tutaj nie gra. Wygląda, że ktoś się uszkodził. Może celowo. Trójca dokonała sabotażu?